Witajcie, z strony Patryk, kanał Buty Nie Grają, a w dzisiejszym odcinku czwartek, czas na porównanie A1, to jest jedna z gorszych nazw butów ever, A1 i Hardenów 8, czyli pierwsze sygnowane buty Antonego Edwardsa i ósme sygnowane, no chyba że liczymy jeszcze serię Step Back, tam było te BE jeszcze, no to już by był tak ze 13 model, nie chce mi się liczyć, butów od Jamesa Hardena. Ale zanim do tego przejdziemy, pamiętajcie subskrybować kanał, dodatkowo pamiętajcie jeszcze polubić ten film, bo prosiliście o to porównanie często, więc je macie. Co można powiedzieć o cenie do sztosa? Moi drodzy, cena tych jest retailowo o 300 zł niższa, więc zgrzeszyłbym, gdybym w ogóle mógł za to dać tym wygraną. Ale jest jeszcze sztos, które te wygrywają. No deklasują, są prześliczne. Ja uważam, że to jest naprawdę no, przepiękny but. Przepiękny i bardzo, bardzo to propsuje. I daję od razu punkcik tutaj i mamy już 1 do 0. Kolejną kategorią jest trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, to tutaj trzeba podkreślić, że oba buty mają bardzo, bardzo fajną trakcję i nie czepiam się żadnego. Pewnie w poszczególnych kolorach CW trakcje będą się różnić, ale to mamy w każdych butach, moi drodzy, pamiętajcie. I to, że napiszecie, że w waszym CW, to, które kupiliście, jest trakcja średnia, a w kolegi jest bardzo dobra, czyli wychodzi średnio średnia, to nic nie zmienia, moi drodzy. Liczy się ogół, tak? Liczy się ogół i mam nadzieję, że już po moich filmach o tym wiecie. No, to super, jak to przebrnęliśmy, to teraz powiedzmy, co ma dla mnie lepszą trakcję. Mamy tutaj w obu utwardzaną gumę, nie ma tu gumy transparentnej, więc jest podobny taki poziom i po pierwsze, te mają wytrzymalszą podeszwę zewnętrzną, więc jeśli już, to na outdoorze wytrzymają lepiej niż A1 i dodatkowo w mojej opinii kleją lepiej. I uważam, że fajnym zabiegiem są te kółka, nie pierwszy raz stosowane w butach. Tu mamy normalny bieżnik i tu jest taka kółko, taka spirala. Dla mnie to od razu jakoś poprawia trakcję, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ja punkt dam tutaj i mamy 1 do 1. I przechodzimy do trzeciej kategorii, jaką jest amortyzacja. I szczerze powiedziawszy, amortyzacja jest bardzo, 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 bardzo podobna. W obu bucikach mamy boosta, co jest już naprawdę genialnym zabiegiem, bo jak wiecie, ja jestem dużym fanem boosta. Oczywiście tam mamy też dodane inne rzeczy. I teraz pytanie, kto czego wymaga? Dla mnie ładniej tłumi i jest bardziej responsywny A1 i wynika to pewnie z tego, że podeszwa zewnętrzna jest zbudowana z bardziej miękkiej mieszanki gumy, bo przez to sam ten boost może lepiej oddać. Im twardsza mieszanka gumy w podeszwie zewnętrznej, tym będzie to oddawać gorzej. Więc tutaj no, nie ma dyskusji i ja punkt daję tutaj za amortyzację i mamy już 2 do 1. I kolejna kategoria to ochrona rozklekotanych stawów. Jeśli chodzi o ochronę rozklekotanych stawów, to konstrukcje butów ogólnie są bardzo, bardzo podobne. Tutaj mamy gumę z boku, tutaj mamy choleweczkę i w obu butach, ja myślałem, że tutaj też jest taka zupełna skarpeta, tutaj ta skarpeta jest dużo mniejsza, tu jest dużo bardziej ta skarpeta taka zamocowana, więc konstrukcja butów jest dość podobna. I które zamykają stopę lepiej? W mojej opinii lepiej stopę zamykają A1. Ale trzeba w nich wymienić sznurowadła, mówię w moim CW, nie wiem jak w innych, ale w moich trzeba wymienić sznurowadła, wtedy jest dużo, dużo lepiej, bo te sznurowadła są do duszy. Tylko dlatego, że po pierwsze, tu sznurowanie jest fajniejsze, lepiej możecie zamknąć stopę. Dodatkowo, ten plastik wchodzi tutaj wyżej, więc lepiej zamyka. I mimo, że tu się pięta zapada dobrze, to tutaj się zapada jeszcze lepiej. Tutaj ten Achilles, ta stopa w stawie skokowym jest zamocowana naprawdę dobrze. I w mojej opinii, jeśli chodzi o ochronę rozklekotanych stawów, punkt daję tutaj i już wygrywają 3 do 1. I ostatnia kategoria to wygoda. Jeśli chodzi o wygodę butów, oba buty są bardzo wygodne. Dla mnie, nie dla każdego, pamiętajcie, nie dla każdej stopy wszystkie buty są wygodne. To jest podstawa, moi drodzy.
i nie zawsze każdy but jest najwygodniejszy. To, że jest dla mnie, nie znaczy, że dla was też będzie. Ja nie mam szerokiej stopy, więc to też jest problem. Ja nie mam płaskostopia, więc ktoś z takimi stopami no już będzie inaczej odczuwał, co jest dla niego wygodne. Więc kiedy to już powiedziałem po raz milionowy, w mojej opinii wygodniejsze są Hardeny 8 i im daję punkt i jest 3-2. A dlaczego? Ponieważ od razu jak je założyłem, to były przewygodne. Jest to samo, co było z Hardenami 7. Chociaż uważam, że Hardeny 7 były wygodniejsze niż 8. Uważam, że wygoda to jedyny aspekt, w którym troszeczkę straciły 8 względem 7, ale tak naprawdę poprawiły się we wszystkim innym. Ale i tak wygrały AE1 3-2. I teraz kilka słów podsumowania. Które buty ja bym kupił dla siebie? AE1. Po pierwsze, bardziej mi się podobają. Po drugie, fajniej pracuje podeszwa. Ale gdybym miał kupić takie buty, których pogram na hali jeden sezon, a potem wezmę je na dwór, to zdecydowanie kupiłbym Hardeny 8. Dodatkowo, nie każdemu będzie siedział design AE1, więc to też jest jakiś punkt dla Hardenów. A te są po prostu tańsze. I widać po tym, jak się wyprzedają, że jednak popyt na nie jest. I nie dziwię się, bo są naprawdę, naprawdę fajnymi butami. I nie wiem, czy jest coś, co ja bym w nich zmienił. Dla mnie to na razie z tych butów, których były recenzje już na kanale, na razie cały czas but roku 2024 i tego sezonu 2023-2024. Dobra. Z mojej strony to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie o tych butach i czy też byście tak je umiejscowili i czy też dla was AE1, może ta nazwa jest tragiczna, AE1 byłyby lepszymi butami niż Hardeny 8. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia nie w sobotę, tylko w niedzielę, ponieważ w sobotę dopiero będę nagrywał odcinek specjalny na 10 tysięcy subów. A w niedzielę on będzie i tam będzie konkurs, będą do wygrania buty i będzie do wygrania jeszcze sporo innego stafu, ale to zobaczycie już niedługo. Dobra, z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w niedzielę. Nała!